Wczoraj o godzinie 6 rano ruszyły zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów z grupy 70+. Niestety nie odbyło się bez kontrowersji, bo wolnych terminów w poznańskich przychodniach brakowało. W niektórych punktach wolne miejsca skończyły się w ciągu kilkudziesięciu minut. W innych terminów nie było wcale, czym zirytowani byli czekający w długich kolejkach seniorzy. W całym Poznaniu już nie ma miejsca do końca marca. No po co tych ludzi kupić robią? Chcecie wszyscy, żeby się zapisywać, ale co? Nie możemy się zapisać. Ale ludzie, żeby z płaczem odchodzili od rejestracji. Oczywiście. Ludzie, no powie, pomyślcie, co tu się robi? Rejestracja na szczepienia uruchomiono telefonicznie pod numerem 989, elektronicznie i osobiście w przychodni. Jednak nawet rządzący apelują, by z tego ostatniego sposobu nie korzystać. Chcieliśmy zaapelować do seniorów, żeby nie szli do POZ-u. Nie tylko ze względu na warunki pogodowe, ale również ze względu na potencjalne zagrożenie zakażeniem. Nawet jeżeli nie udało się Państwu do tej pory zgłosić na szczepienie, to nadal warto zwrócić uwagę na rejestrację telefoniczną i elektroniczną, bo tam zgłoszenia przyjmowane są nadal. To oczywiście tylko zgłoszenia chęci rejestracji, ale rząd zapewnia, że takie deklaracje warto składać już teraz, żeby zarezerwować sobie miejsce na szczepienie po pojawieniu się nowych terminów. Przed rozmową przygotuj swój numer PESEL. Zadzwoń na bezpłatny numer 989. Jeśli dzwonisz z zagranicy, wybierz 22 62 62 989. Poza infolinią i formularzem elektronicznym dostępnym na portalu pacjent.gov.pl rząd przygotował także dodatkową drogę zgłoszenia. Na numer 664 908 556 można wysłać SMS o treści "szczepimy się" bez polskich znaków. W odpowiedzi otrzymamy prośbę o podanie numeru PESEL i kodu pocztowego. Jeżeli system nie znajdzie nam wolnego terminu, a jest to obecnie prawdopodobne, oddzwoni do nas konsultant. Swoją chęć do szczepienia warto zgłosić jak najszybciej. System bądź konsultant albo system automatycznie zaproponuje termin na szczepienie w momencie, kiedy te terminy się pojawią w miarę do kolejnych dostaw szczepionek. I chcemy to tak zrealizować, żeby decydowała kolejność zgłoszeń. Do końca marca pierwszą dawkę szczepionki mają otrzymać ponad 3 miliony Polaków. Prawie 2,5 miliona ma już zostać zaszczepionych dwiema dawkami. Do dzisiaj zaszczepionych zostało nieco ponad 680 tysięcy osób. Piotr Kotwicki, Puls Dnia.